Chodź tu, chłopie, bo tu jest bardzo naprawdę interesujący program. Dzień dobry, z tej strony Honorata Witańska i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do najsłodszego programu internetowego pod tytułem Miałka z moim udziałem. O Jezus Maria. Jakim tancerzem jest Mariusz Węgłowski? Z ręką na sercu mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że pan Mariusz Węgłowski jest doskonałym tancerzem. Miałam okazję kilka razy z tym panem zatańczyć i oceniam jego umiejętności. Jakbym miała, tutaj była tabliczka, to bym jako jakem Iwona Pawlowicz powiedziała 10 Mariuszu! Budzisz się pewnego dnia jako Doda. Co robisz? Na pewno poprawiam swoją koronę, to numer jeden. Przyodziewam dużo różu, złota oraz dużo futra. Idę na miasto na dobrą imprezę. No i fajnie by było wreszcie umieć śpiewać, więc pewnie śpiewałabym cały dzień jakieś piosenki. Z jakiego repertuaru to może... Przyznam się szczerze, że nie znam tak dobrze piosenek Dody, natomiast na pewno byłby to repertuar rozrywkowy, tak jak Diva, jak Beyoncé bym śpiewała takie piosenki. Czy jestem zakochana? Nie, na chwilę obecną nie. Ja już w sumie sama się sobie dziwię, że to mówię, ale tak jest. Czego masz za dużo? Energii. Mam za dużo energii, mam za dużo... No to nie jest powód do narzekania, ale na pewno mam bardzo dużo szczęścia w życiu. I czego jeszcze mam za dużo? Słuchajcie, jakbyście widzieli, co tu się dzieje po drugiej stronie. To jest moja kawa! Chodź na kawę! Chodź, chodź, zobacz. Kawa i dzwoneczki. Zobacz. Chłopaku, co tu się dzieje? Zobacz, jaka to jest impreza. O. To jest moja kawa? Tak strasznie chciałam się jej napić. Pi-pi. Najgorsze w pracy na planie policjantek i policjantów. Co to było? Zimowe plenery. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów, którzy właśnie siedzą w potrójnych kalesonach, w busie, w rajtkach i w 14 ocieplaczach z tymi ocieplaczami takimi łamanymi w kieszonkach. Serdecznie was pozdrawiam. Mnie jest bardzo gorąco, jest mi ciepło. Jak widzicie, serwują mi tutaj kawę. Wy macie tylko herbatę z busa. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, bardzo za wami tęsknię i tęsknię za wszystkimi moimi kolegami i koleżankami z planu. Czy Karolina miała zginąć w kartonach? Nie było takiego, nie było takiej opcji, ale mimo wszystko przeprowadziłam rozmowę z panem głównym scenarzystą w tej sprawie, żeby się upewnić, że jednak kartony się nie pojawią. Decyzja o odejściu była jakby moją decyzją bardzo przemyślaną i też Nie chciałam też widzom zostawiać jakiejś takiej nadziei czy furtki, żeby nie wiem, żeby czekali, żeby dopytywali, a kiedy, a jak, a czy wrócę. Taniec z gwiazdami czy agent gwiazdy? Ja myślę, że paradoksalnie oba te programy mają ze sobą dużo wspólnego. No jednak są to programy, które polegają na konkurencji, na eliminacji. Nie zastanawiałam się w sumie nigdy ani nad jednym, ani nad drugim programem. Tańczyć lubię, więc myślę, że sprawiałby mi przyjemność ten program. W opanowaniu partnera chyba tutaj też idzie mi nie najgorzej. Agent gwiazdy lubię główkować, lubię zagadki, lubię w ogóle też takie filmy detektywistyczno-kryminalno-thrillerowate, a ten program Agent gwiazdy taki chyba jest. Ja też lubię adrenalinę, więc nie wiem, postawiłabym chyba znak równości. Czy zazdrościsz Joannie Kulik? To jest śmieszne, bo Asia jest moją bardzo dobrą koleżanką, jeżeli nie przyjaciółką. Razem studiowałyśmy, mieszkałyśmy w ogóle w czasie studiów. Ja Aśkę bardzo dobrze znam.
Czy zazdroszczę? Oczywiście byłoby szczytem hipokryzji, gdybym powiedziała, że nie miałabym ochoty być nominowana siema do Oscara, albo przynajmniej o te nominacje się ubiegać. Wynajmowałyśmy mieszkanie, ona mieszkała ze swoją siostrą w jednym pokoju, ja mieszkałam w pokoju obok z moją przyjaciółką najlepszą. No i to były super czasy. No, byłyśmy na studiach, byłyśmy biedne, wyjeżdżałyśmy za granicę, żeby, nie wiem, zarobić na te studia, żeby mieć za co jeść w trakcie studiów. Więc ja pamiętam te czasy bardzo dobrze, no i pamiętam Aśkę, która wracała i z wakacji i się cieszyła, że zarobiła, będąc w Londynie, pieniądze na to, żeby mieć co zjeść. No a teraz, jak patrzę na nią w ciuchach za $1 000 000, w pięknym makijażu u boku największych gwiazd Hollywood, to sobie myślę, no. I to jest prawdziwa hollywoodzka kariera. To jest taka właśnie historia typowo amerykańska. Dziewczyna z małej miejscowości, która naprawdę tylko i wyłącznie ciężką pracą i talentem doszła tam, gdzie jest. I to jest super. Czy Łobuz kocha najbardziej? Nie. Mam doświadczenia z Łobuzami i zwracam się do wszystkich pań, dziewczyn, kobiet, które rozpatrują takie relacje, bądź właśnie w nich są, albo zastanawiają się, czy zmienię tego właśnie Łobuza w Jamesa Bonda. Nie, po prostu się nie da. Gdzie są twoje pieniądze z komunii? Na co ja je wydałam? Pieniądze z komunii. Pewnie na jakąś lalkę Barbie. No ile ja to mogłam wtedy mieć lat? 7, 8? To tak, na pewno kupiłam dużo różowych gadżetów, jakieś lalki Barbie. I chyba dołożyłam się na pierwszy komputer, bo to były jeszcze czasy, kiedy takie porządne Commodore wchodziło na rynek. Nie umiałabym, i podziwiam z drugiej strony, osoby z mediów, które relacjonują całe swoje życie, na przykład na Instagramie albo na Instastory. Siemka, o 6 rano zrobiłam to, 6:20, siemka, jołka, witam moich subskrybentów, zrobiłam tamto. Siemka, kochani, o 7:30 zrobiłam tamto. I tak po prostu nie da się potem przejść przez tego Instagrama, bo trzeba to wszystko przewijać, więc podziwiam, bo ja, no nie wiem, chyba tak nie mam takich umiejętności, żeby coś takiego robić. Nie umiałabym na pewno reklamować wszystkiego, począwszy od zapałek, przez rajstopy, skończywszy na kremie i na makaronie na przykład. Gdybym nie była aktorką, to na pewno byłabym w sporcie zawodowo, tak mi się wydaje. I pewnie bym ten sport uprawiała właśnie, fajnie by było tak, nie wiem, do 30-35 roku życia, potem byłabym już fajną emerytką jakimiś fajnymi może pieniędzmi na koncie. Tak sobie taki wybrałam zawód, no, który będę musiała uprawiać do 80, dajcie Panie Boże. No nie wiem, czemu tak padło. Chyba tak miało być, bo ja się dostałam do szkoły za pierwszym razem i też miałam 18 lat i właściwie zdawałam w międzyczasie też na inne kierunki, na które się nie dostałam. Także no chyba, no jakaś ekonomia międzynarodowa, języki, a tam co ja, człowieku, czego ja nie chciałam studiować. Patryk Wega, proponuje ci rolę kobiety mafii. Co robię? Przyjmuję. Przyjmuję pewnie, że czemu nie? Dlaczego nie? Tak, ja myślę, że praca z każdym reżyserem. Patryk Wega, bardzo cenię go za to, w jaki sposób pracuje z aktorami. I myślę, i też wiem od swoich kolegów, że taka praca z Patrykiem Wegą jest bardzo cenną pracą dla aktorów. I każdy, kto z nim pracował, współpracę sobie bardzo ceni. Więc pewnie. A kobietę mafii? Myślę, że mogłabym zagrać jakąś taką zepsutą laskę. Kto nabił prawie 6 miliardów wyświetleń Despacito? Na pewno nie ja. Słuchajcie, ja nie wiem, bo ja tego nigdy w życiu nie puściłam na YouTubie, przysięgam. Więc nie wiem, kto to nabija. Gimbaza? Nadaj imiona naszym kotom. To będzie cappuccino.
Słuchajcie, życie w kolorze cappuccino dzisiaj. Cappuccino mam bluzę, cappuccino w kubku, cappuccino na planie w sztuk, ilości sztuk 4. O, ty będziesz ten, borok, to jest na pośląsku, borok to jest taki urocza istota, najczęściej to są mężczyźni, którzy, a to jest dziewczynka czy to jest chłopak? Dziewczynka, to będziesz boroczka. To będziesz boroczka, bo ty jesteś taka wystraszona cały czas. Więc to będzie boroczka, cappuccino, gazor tu był taki jeden, bo ma tyle gazu w nogach, żeby nie da się go ogarnąć, ale nie wiem, gdzie on się schował. Żaden z moich kumpli nie ucierpiał podczas nagrania programu. Ja też mam się świetnie. Kociaki podobne do nas czekają także w schroniskach.